Cześć, witam Was w kolejnym materiale wideo na moim kanale, w trzecim odcinku naszej serii Adam's Venture Origins. Dzisiaj jesteśmy w drodze do Luz, w trzecim etapie gry i zaczynamy z tego punktu, co skończyliśmy poprzedni odcinek. Tak więc zaczniemy sobie tutaj sprawdzać, bo jakoś musimy się dostać do tego Luz, a widzicie, tutaj jakiś wypadek był, czy jakiś samochód się zepsuł. You wouldn't happen to have a wrench, now, would you? The problem. I know. Thanks anyway. Dobra. Aha, czyli mamy naprawić samochód? Why do you want to visit our professor? Well, it all began when Adam found a secret room hidden below Oxford, pointing us to this place. Incroyable. Isn't it? So anyway, there's supposed to be a connection between Luz and the Book of Genesis. Perhaps this professor will know more. It's all ever so exciting. Dobra, czyli dostaliśmy jakiś klucz i mamy chyba naprawić samochód. Tak, tylko czy mogę jeszcze z nią pogadać? Nie mogę. Yeah, little birdie. Oh, Miss Appleby, you love the birds as well. We have so much in common. Hey, watch it. Dobra. Czy ja tu mogę wejść? Nie mogę. Są takie niewidzialne bariery, takie niewidzialne ściany, jak zauważyliście już. Nie mogę przejść do danych. Nie mogę, nie jest to po prostu otwarty świat. Nie mogę iść, gdzie mi pasuje, tylko po prostu mam robić to, co jest zaplanowane już. A, tak myślałem, że zagadka. Dobra. Wybierz przewody, lewa gałka, zamień przewody. Aha, co do tego pełnego ekranu. Patrzyłem na nagranie z pierwszego odcinka i wy widzicie wszystko, macie pełny ekran. I widzicie wszystko, a mi po prostu na telewizorze urywa, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Zamień przewody X. Aha, jakoś to połączyć mamy, tak? Chyba tak. Nie wiem. A, tego chyba tak łatwo nie połączę. No tu są połączone. Aha, tylko widzicie, na końcu są takie dwa takie niebieskie... dwie takie niebieskie końcówki i mamy to jakoś połączyć. Czyli to musi być tak. To może być tak, tylko teraz dopasować. No właśnie, tu nie spasuje. O, było. Może tak, a i było też. Dobra. To też nie spasuje. Może tak. O, coś takiego. Tu idzie do tego. Tu do tego i tu do tego. Dobra, a tu ma być tak. Tu jest ok. By było ok, tylko tu ma być też tak. To by może i było. Pierwsze i trzecie, albo drugie i trzecie. W każdym bądź razie z pierwszym się musi łączyć. Drugie i czwarte
i pierwsze, i trzecie. Drugie i trzecie. Kurde, dużo jest możliwości. Pierwsze i czwarte, zobaczmy to. Nie, to tak nie będzie. Może tak. Nie, to jest w sumie to samo, to może spróbujmy tak. Tak. Nie, to nie będzie. O, udało się. Dobra. I will deliver my package now. See, I told you. Part the problem. Dlaczego goś stąd nie jedzie? Wsiąść do samochodu. A, do swojego. Nie mogę jechać. I think this postman's got a fake accent. Can we trust him? O, kolejna trofka. Czekajcie, zdobyto trofeum w parze lepiej. Kolejne srebrne. Udało ci się połączyć siły z Evelyn. Okej, gitarka. Czyli co, pewnie teraz dotrzemy do Luz, nie? Czy to będzie kolejny etap? Być może. Także niektóre te etapy są bardzo krótkie, a etapów policzyłem jest 21. Dokładnie, mamy nowy etap. Luz, Francja. Czyli to jednak Francja była na tej mapie. Czyli mamy w takim układzie czwarty etap. We have arrived. Welcome to the beautiful town of Luz, known for its lovely, known for its, well, you know what I mean. No okej, dostać przesyłkę profesora. Aha, to jest amunicja z tego co widzę, fragila. To jest chyba amunicja, nie? Dobra, tutaj mamy iść. Hey, you down there! Hello, I'm Adam Ve- Yes, yes, get that package up here, boy. You're late. Ta, i kolejną zagadkę pewnie trzeba. Said he wants his crate delivered to the roof. Well, I just got it out of the truck, so it's time for a break. Union rules. Seriously? Oh, never mind. Let's just deliver the crate ourselves. We might yet learn something from this professor. Sure, like how to be rude. But fine, I'll deliver the stupid crate. Czyli trzeba pewnie teraz rozwiązać zagadkę z tymi. The crate looks a bit too heavy for me. But you're doing a great job, Adam. You know, Evelyn, I think you would make a great postman. Czyli trzeba pewnie znowu rozwiązać zagadkę z drabiną, nie? Zaraz zobaczymy. Przeciągnij. A nie, tu jest winda chyba, nie? Tak mi się wydaje, no. Dobra. Co teraz? A, tutaj pewnie coś trzeba zrobić. Oluju. Aha, na ten czerwony znacznik może trzeba trafić. Czekajcie, mamy 23 na 27, musimy trafić. Czyli minus 5 i plus 8. No, jedno brakło.
Plus 8, minus 5, plus 12. Co się stało? A, źle zrobiłem. Czyli tak, jest na 12, musi być na 27, czyli musi być plus 15. Plus 15. Czyli tak. Plus 12 i plus 3. O, czyli to nie było trudne. A, teraz trzeba wyjść, o, drabina się zrobiła. Dziwne. Jakieś miasteczko, nie ma ludzi nigdzie. Me, get off your roof. I'm Adam Venture. Danger trembles when it hears my name. I Adam, shh. My companion here is trying to say that we share your interest in Luz. Do you? Why? What do you know? I could. How about you fix the rest of my windows? Then we'll talk. Zagadki. Trzeba naprawić wiatraki, tak? Let's just go along with it, Adam. Twirling windmills might cheer him up. You see, all men are like children. That's just not fair. I'll tell my dad you said that. Right. Well, if you take this side, I'll go there. Napraw wiatraki profesora. No dobra. Czego on tu nie wyskoczy? O. At least she's helping for once. Best leave her to it. Dobra, co teraz? Boże. Połącz obwód. Aha, do żarówki ma dojść, tak? Aha, mam to połączyć, tylko tam już nie pójdzie. Czyli źle. O, to się udało. Tu już nie pójdzie. O, udało się. Jeszcze coś? Tu mamy wiatraki. Patrzę na oprawę graficzną, ale szał nie robi. Dobra. Teraz jeszcze to. Nie jest zbyt trudne, bo to wystarczy właśnie metodą chybił trafił. Cyfrę trafić. Czekajcie, tu jest ile? 1, tak? Aha, tam musi być 21, to wystarczy policzyć. 4, 6, 3,
Czyli to będzie coś długiego. 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20. Nie, to już jest 21 chyba, nie? Z tego co widzę. 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 23, 20 i tu już jest za dużo, 22. Czyli tak, tu mamy 20, tu mamy 20. 17, 19, 20, 22, już za dużo. Czekajcie, ile tu mamy? Tu mamy 15. 17, 14. 14. 16, 17, 19, też za mało. Tu mamy 18, tu mamy 20, 17, 19, 19, tu mamy 15, tu mamy 12, 14, 15, 17, 18, 20, 17, też nie spasuje, bo tam już nie polecę. Czyli jeszcze raz, 4, 5, 6, 8, 9, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 12, 14, 17, 19, 20, 22, kurwa mać, 4, tu będzie, czekajcie, tu jest 5, 6, nie, 7, 8, 10, 13, 15, nie, tu nie, to nie wypali, 2, będzie 8, 9, 10, 11, 14, nie, 15, 17, 18, 20, 17, 19, kurwa, zawsze za dużo. To już nie będzie takie proste. Fu. 6, 7, 5, 7, 8, 10. Sześć, osiem, dziewięć, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 17, 21, 23, 24, 5, chyba że tu 2, 4, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18,
20. I tu już będzie za dużo, bo tu już kurwa piątka, no. Będzie tak. 5, 6. Tu już mamy 14. 17. To samo. Czyli ta czwórka jednak chyba musi być. Polecimy 19, 16, 18, 19, 21. Technology is elegancko. Off the birds. Oluju. Sakra, te zagadki są przerypane. Jeszcze jakiś wiatrak, nie mówcie. Czego poleciał na dół? Kurwa mać! Co za pojebane sterowanie, no. Chciałem wyskoczyć na to, to poleciał na dół, pajac. Mam nadzieję, że zapisało mi te wiatraki, bo mnie chuj chyba strzeli. Kurwa, cały fart. Czekajcie, a jakby tu podszedł? A, jeszcze tu jest właśnie. A ona nic nie potrafi. Z drabinami mi się plątała w pierwszym odcinku. Nic nie robiła, teraz znowu nie umie. O masakra, 8 ma być, tak? 5, 7. 9, 7. Nie, to tak nie będzie. 7, 10, 9. Jedenaście. 10. 12 minus 4, 8. Teraz 14, 8, 9. 7, 11, 13, 17, 14, 16, 15, 17, 14, cyk. That was easy. Oh, did you figure it out? Dobra. A czego mi ona zamknęła? Aha, dobra. Aha, już nie mogę tu wejść. Zgłoś się do profesora. Tak, tylko teraz trzeba wrócić. Jak tekstury się późno wczytują, luju. Tu zejdziemy na dół. Jezu, nie spadnie mi znowu. Czego ja nie mogę tam pojechać? Lepiej tu nie będę się już wspinał. Musi być jakaś chyba inna droga. O właśnie. Dobra. Teraz tutaj. A tu jest gość, dobra. That works! That works! A triumph for science! No, a triumph for me! Finally, I'll be able to enjoy a decent cup of coffee in this barbaric town. And just the right strength. With a splash of salt. Co on robi? Dobra. Czyli co, kolejny etap kończony? To byłby koniec.
Jeszcze nie. Tak, koniec. Kolejny etap. Kościół Templariuszy. Luz. Professor Saint-Omer, why are you researching this town? Luz and its church in particular are of interest to the company that's funding my research. I'm not at liberty to discuss it. Oh, come on. Not even after our contribution to your, scientific revolution? Hmm. Scientific progress does taste rather good, and my research is absolutely stuck anyway. You know what? Fire up the projector and I'll tell you what I don't. Projektor uruchomić znowu jakiś. Luju. Aha. A to nie jest projektor chyba. No właśnie. A ten projektor, o luju. Boże. Aha. Na czym to polega? Aha, czerwone trzeba połączyć. Czy nie? Nie kumam tego. Aha, bo to ma trzy oznaczenia takie. A, wiem już chyba o co chodzi. Połączmy to. 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 Chyba. Nie. Aha. To. 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 Kurwa, o co kamon. Tu jest wszystko. Tu są te dwa. O co tu kurwa kaman? Tu idzie czerwony. Nie kumam. Kurwa mać. Czerwone. To tu idzie czerwone, tu idzie zielone. Nie wiem, jakie mają być te oznaczenia jebane, no. O, czekajcie, bo tu się coś zmieniło. Czego to się tak zmieniło? Może to już jest, może to już działa. Te wszystkie chyba moim zdaniem muszą się świecić. Te dwa się świecą niby. Świeci. Kurwa. O, jeszcze te, żeby się świeciły.
Jak to zrobić, kurwa? O właśnie, jeszcze jeden. O, udało się. My work here is supported by a powerful organization called the Clairvaux Corporation. Years ago, this company acquired the memoirs of Charles Leroux, knight who joined the Third Crusade with Richard the Lionheart. Historical records show that after the Crusades, Charles ended up here in Lens, claiming to have unlocked secrets to Genesis. However, even if this exists, he took it to the grave. A grave I have been unable to find in over a decade. Professor, excuse me for asking, but where have you been looking? Charles was a member of the Templar Order, so I've been assuming he was buried at the nearby Templar Church. Let me take you there. Follow me. Asasyni Templariusze. Dobra, idziemy za gościem. Idź do kościoła. Pewnie wejdziemy do tego kościoła. Skończymy sobie odcinek, bo nie chcę robić zbyt długich odcinków. Fajna, nawet wciągająca ta gra, wam powiem. Zagadki nie są takie jakieś nie wiadomo wymagające. Trzeba trochę pomyśleć. First, you take the date of birth on this one, then add it to the death on that one, and subtract that from the first number on this one. Then, if you divide this by the number of tombstones and take the last three digits of that, you get quite a significant number. Remember it! Now add 42 to the length of that guy's name. Nice sposób, by dostać się do kościoła. No to nieźle. Wiecie co, tu się szykuje dość większa zagadka, dlatego ja tu już zakończę materiał. W następnym odcinku sobie z tymi nagrobkami rozwiążemy zagadki i dostaniemy się najprawdopodobniej do tego kościoła. Tak więc na ten materiał to by było tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. No i czekajcie na kolejne materiały, które pojawią się na moim kanale. Już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.